Cześć ziomeczki, to ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Pokażę wam kilka takich prostych riffów, które można byłoby sobie jako na początek nauki gry na basie spróbować zagrać. Na początek, może tutaj jeszcze troszeczkę dalszy początek. Takie podstawowe riffy, które są dosyć popularne. Oczywiście nie całe numery, bo by to trwało strasznie długo. Jeśli by ktoś chciał bardzo cały utwór, to wtedy będę mógł zrobić osobny filmik. Ale na razie to są takie kilka takich riffów początkowych, które są fajne, proste do ogarnięcia i które już można zagrać, żeby fajnie zabrzmiało. Pierwszy motyw, który chyba mi się wydaje, że byłby najfajniejszy, to jest wersja z One, basowa. Oczywiście można też ogarnąć to na basie. Także to jest coś takiego, dosyć prosty motyw, fajny, ładnie brzmiący i powtarza się w utworze dużo razy. Tutaj ja mam bas pięciostrunowy, więc ta piąta struna to jest taka dodatkowa. W każdym razie motyw jest grany na strunie A i D, próg drugi i czwarty. Początek właśnie wygląda tak. 2, 4, 2, 0. Następny motyw jest na najgrubszej 3, a tutaj na strunie D tak samo 4 jak było przedtem. No coś takiego. Czyli pierwszy. Drugi motyw. Później trzeci chwyt to jest to samo co pierwsze. Później następny jest. Czyli 3, 4, 3, 0 i później tutaj najcieńszą strunę uderzamy pustą. Czyli później znowu mamy to co na początku. Czyli 2, 4, 2, 0. Później jest łatwy motyw, to chyba najłatwiejszy. 0, 4, 0, 0. Później znowu 3, 4, 3, 0 i mamy tak na najgrubszych u was 0, 2, 2, 2. Tylko właśnie te dźwięki są takie krótsze, bo tutaj mamy wybrzmiewanie, prawda, w tych, a tu mamy krótko. I się cały motyw powtarza, z powrotem gramy 2, 4, 2, 0, czyli to coś takiego mamy. Myślę, że to jest naprawdę taki prościutki motyw, który można byłoby ogarniać. Oczywiście dalsze motywy są dosyć skomplikowane, ale no wiadomo, na początek byłoby naprawdę wyśmienite. Więc obczajajcie następne proste utworki. Papatki! Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.